Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Chants of Senar. Zaczynamy od tej zagadki. Musimy się dowiedzieć, co w sumie trzeba będzie tu zrobić. Moją pierwszą sugestią była jakaś zabawa właśnie, pierwszym pomysłem była jakaś zabawa właśnie w światło. Chociaż na początku postawię to światło z tej strony. Żeby nic to nie zmieniło. A co mamy tutaj? Czy możemy się przyjrzeć tym obiektom? Mamy te obiekty, które widzieliśmy przy dzwonie też, tak? Tu nie ma żadnych elementów interaktywnych, możemy tylko się przyjrzeć, to jest statek, to jest waga, jest harfa, jest klucz. Wydaje mi się, że były te same symbole przy dzwonie. Tak mi się wydaje. Oczywiście, że butelka to nie pasuje, wiadomo komu trzeba butelkę dać. Zwróciliście też moją uwagę, że zaiste tamten posąg, którego obracałem dziwną dźwignią z kołowrotkiem, faktycznie można było obracać trzykrotnie, a nie tylko dwukrotnie. I wydawało mi się, że coś tu trzeba będzie zrobić, to jakieś tutaj jakby coś... No właśnie. A, ja tu mogę wejść. Ale to jest dziwne, skoro mogę tu wejść... To może muszę wejść z tym? O właśnie. Tylko teraz jakby... No dobra, no okej, okay, to jest ciekawe, bo niby wydawało mi się, że po prostu muszę gdzieś wsadzić, ale widzimy, że tutaj się jakby pojawiają różne kropeczki. Trochę zgłupiałem, wydawało mi się, że to będzie oczywiste, co trzeba zrobić. To się nagle okazuje, że wcale takie nie jest i jakby te kropki mają... Wiecie co? To coś musi być obrócone zdecydowanie o 180 stopni, bo taki jest kształt tego terenu, a to jest dokładnie o 180 stopni. No widzicie kształty ścian i kształty tego w środku. Może to jakaś wajcha, którą trzeba przekręcić. O! Co prawda nie ma wajcha, ale jest przejście. Okej, okay, no to wydaje mi się, że coś musi na początku to obrócić. To nie ma opcji, żeby to robić w ten sposób, bo nie widzę, żeby cokolwiek to dawało. Przynajmniej na ra... Aha. Dobra. To już wiem, że powinienem pójść z tym. Tak. Tam jest... To widać było w sumie, że ciemno, ale... Ale no. Pójdziemy sobie w takim wypadku... Tam ładnie to... Widzę, że to światło próbuje się tam ładnie odbijać i robić ładne rzeczy, ale wydaje mi się, że właśnie. Co tutaj mamy? No to trzeba obrócić. No obróć to o 180 stopni. No ziomek, no. Wiem, że potrafisz. Może jakiś potrzeba, nie wiem czego. O, patrzcie, mamy teleport. To dobrze, że mamy teleport. Zobaczmy, co tu ciekawego możemy zobaczyć przy okazji. Ja mogę teraz wrócić i obrócić tamten posąg jeszcze trzeci raz. A, zobaczcie, jak prezentuje się ten kolejny język. Czyli tak. To był kaznodzieja, tak? Dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje. Tak był nazywany chyba. Mówi coś w swoim języku do tych tutaj rycerzy. Trzeba też pamiętać, że są wszystkie fast travele, bo to też na pewno pomoże w zrozumieniu co i jak. Tu jest teraz co? Dalej 5 kółeczek. Musi być kiedyś ważne. No widzicie, na tym piętrze no są tylko 2. Będziemy tam wracać, na pewno. Jeszcze. Skoro już tu jestem, to mogłem to zrobić od razu. Ale z drugiej strony, dobra, wiecie co, mam wrażenie, że ja muszę odłożyć i teraz będę mógł to obrócić. Chyba o to chodziło. Że mogę położyć i teraz mogę to obrócić. Nie, no obrócimy o 180 stopni. Tak jest, takie mam wrażenie, że to musiało być zrobione, żeby tamto miało więcej sensu. Z drugiej strony też myślę, że może trzeba będzie to wielokrotnie obracać. Zobaczymy, bo są różne kierunki, gdzie można światło położyć, tak? To mi się wydawało najbardziej oczywiste. Nie? O właśnie. Otóż to. Proszę bardzo. To mi się wydawało najbardziej oczywiste. Natomiast zobaczmy też, że tutaj jakby mamy... Okej, okay, dobra, czyli to nam troszeczkę jakby wyjaśnia, że to są jakby gwiazdozbiory, tak? Jednocześnie z tego, co tu widzę, tu mamy... No właśnie, chciałem powiedzieć, mamy 6. Tutaj mamy 7. Tutaj mamy
Zobaczcie, 3, 6, 9, a tu mamy 3, też 7. Tak? Ale widzę, że powinniśmy znać, o kurczę, powinniśmy znać te wszystkie słowa. Instrument. To pasuje mi tu. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tak. No w sumie najlepsze jest to, że... Trochę się uśmiałem, ale muszę powiedzieć, że... Że chwilowo to ja nie wiem. Co więcej? Klucz. Klucz widzieliśmy w innym języku. Więc to raczej trzeba by teraz pokombinować. No, niby... Najlepsze jest to, że teoretycznie, skoro mamy książkę, powinniśmy już wiedzieć, nie? Tak mi się wydaje, że zawsze to było sugerowane, ale z drugiej strony... No jeszcze nie umiem dopisać wszystkich, tak? Nie mam bladego pojęcia jeszcze. Widziałem też dyskusję na temat tego, jak to traktować. To może święty bard, może po prostu anioł na przykład? Tak powinniśmy ich nazywać? Może niekoniecznie Bóg tam był? Może rzeczywiście bardziej słońce, bo oni jakby byli tak by... Znaczy, wszystko sugerowało to coś w kierunku, że oni jakby zostaną zbawieni przez to, że tak traktują, a nie inaczej kolegów i koleżanki z innej nacji. O kurcze. Ło, i tu kolejna. O, widzicie? O, ale... Czy jednak kaznodzieja? Nie wiem, zobaczymy. To mi się wydaje to. Natomiast to jest jakiś skarb, klejnoty, skrzynia. Mamy coś takiego jak skrzynia? Niekoniecznie, tak? A, teraz pytanie, czy to może być ten... To wydaje mi się taki lecący i głoszący coś. A to też może być ten wierny. Natomiast to może być skarb po prostu, tak? Więc pytanie, gdzie ten skarb by pasował jeszcze? Tak, staram się czasami jakby tak, nie wiem, dołożyć to wszystko jakby, żeby pasowało też po troszku, nie wiem, jakimś tam powiedzmy, żeby ikonka trochę jakby pasowała. Nie wiem, co to jest to, ale to jest czasownik, to nie ma sensu. Więc słuchajcie, no na razie nie mam pewności co do tych wszystkich symboli, ale myślę, że może się jeszcze tu wspomożemy trochę, za to są w ogóle jakieś skarby. Tak? I zobaczcie, a myśmy chyba dotarli w takim wypadku do miejsca, gdzie oni faktycznie przetrzymują skarby. Widzieliśmy po tej historii, znowu mamy kołowrotek, widzieliśmy, słuchajcie, po tej historii, że oni jakby podbijali jakieś tereny, tak? I też, no i łupili, najwyraźniej. Co my tu mamy? Ciekawe, mamy mnóstwo, no właśnie, nic nie działa, mamy mnóstwo jakichś tutaj, zobaczcie, przedmiotów, ale nie mam pojęcia, co mam wziąć. Tak, nie mam pojęcia, co mam wziąć, więc muszę na razie sobie tutaj połazić. Widzę jakieś drzwi. Tu mamy coś narysowanego, zobaczcie. O, proszę. O, ktoś obserwuje gwiazdy. Nieczytelne szuka nieczytelne. Pomóc. Szuka pomocy. Może to jest znowu translacja, słuchajcie, tak? No i mamy dokładnie jeszcze trzy nowe symbole. Ten symbol bardzo podobnego symbolu. I do tego. Więc jak widzicie, mam wrażenie, że tutaj mamy nazwę, te wszystkie Y to są nazwy, tak? Tutaj mam akurat śmierć, ale akurat to jest wojownik. Tu mamy też kogoś. I tu mamy kogoś. Tak? No i tu mamy ewidentnie kogoś. O kurka. No dobra. Pomóc. Szukać. Czyli co? Czyli mamy zrozumieć... Czyli mamy rozumieć, że słowo to... To będzie szukać. Bo możemy zagrać na zasadzie... Pomóc. Tak, że na zasadzie skojarzeń, tak? Pomóc szukać, tylko tak naprawdę powinno być szukać, pomagać, przepraszam, tak? Pomagać. A w ogóle, ale tak naprawdę z drugiej strony to wygląda jak skrzynka, nie? No dosłownie wygląda jak skrzynka, musiałem to sprawdzić. Pytanie, czy to mam dobrze w ogóle, tak? Ale wydaje mi się, że właśnie na flagach narysowane było... Na flagach narysowane było służba. Tak? A tutaj mamy zawsze informację, że to forteca.
Może być też na przykład skarbiec, tak? Bo to trzymają różne skarby. Więc to może być też w tym kierunku. I pełno plenerów. O kurcze! No dobra. Pomóc, pomagać. Czy rzeczywiście mamy zrobić tak? Pomóc, pomagać, szukać, chcieć. A ten koleś? To jest ten koleś. No dobra. Czyli tak. Pomóc, pomagać, szukać, chcieć. Naukowiec. Naukowiec! Okej, okay, czyli ten koleś, którego tam widzieliśmy, jest naukowcem, czy kaznodzieją w końcu? Może, wiecie, bo znaleźliśmy kaznodziei chyba szukaliśmy i on był tym trupem, którego znaleźliśmy, pamiętacie, gdzieś tam padł. Ale faktycznie jakoś, no właśnie. No zobacz, będziemy komentować. Nie chcę strzelać, tak? Mógłbym to może zrobić strzelając, ale po prostu chcę poczekać, aż po prostu do mnie to dotrze, albo się po prostu absolutnie zatnę i wtedy będę kombinował ze strzelaniem. No proszę, tu mamy windę. A jak tutaj dobra, zobaczymy, gdzie tu wyjedziemy, tak? Mogą być jakieś skróty. Bo tam jeszcze mieliśmy kołowrotek, tak? Do niego zaraz wrócę, tu mamy ten statek, którym przypłynęli. Gdzie my wyjeżdżamy? Co to za miejsce jest? A, dobra, pamiętam to miejsce. Ja mam tu również broń. Okej. Okay. No dobra, tu z powrotem zdobyliśmy broń. Wtedy nie przeszedłem tędy tym korytarzem. No dobra, mam z powrotem broń. To wracam. Jestem już uzbrojony, to już bezpieczniejszy potencjalnie. Ale dobra, bo to mamy jeszcze miejsce. Ja wiem, gdzie tu jeszcze nie byłem. Na szczęście jeszcze pamiętam, gdzie miałem pójść i co miałem zrobić, więc słuchajcie, teraz do tego kołowrotka chcę podejść i zobaczyć, co ten kołowrotek mi pomoże tutaj. Patrzę, jakie są elementy. No właśnie, są elementy. Jak widzicie, będzie można to przestawać jakoś czy coś robić, ale na razie zobaczmy, kołowrotek zwykle coś uruchamiał, tak? Albo coś przestawiał. A! Rozumiem. I teraz co? No dobra, powiedzmy, że tu. I to prawdopodobnie pomoże mi wjechać na drugi poziom, tak? Dobra. Ale najlepsze jest to, że ja nie mam pojęcia, jaki ja chcę przedmiot zdobyć. Tak? Bo to są masa tu przedmiotów jest, tak? Różnych. Ale ja muszę wiedzieć, czego potrzebuję. Czy młotka, tacki, czy czegoś takiego nietypowego. To mi się wydaje dość nietypowe. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest najbardziej nietypową rzecz, którą czuję, to też jest taki talerz tutaj, ale to mi ciekawi. To mnie ciekawi. Zobaczymy, czy mogę wziąć ten talerz też. Wiecie, no nie ma co strzelać, no jeżeli będę potrzebował jakiś przemyt, to pod niego po prostu przyjdę, ale... Nic. Ale chciałbym to zobaczyć, tak? Czyli to jest... piąty poziom, tak? To jest pierwszy, to jest drugi. To jest trzeci. To jest czwarty. A to jest piąte. No mam przeczucie, że to może być istotny element, ale jeżeli na przykład, nie wiem, nie zobaczę rzeczy, która jest mi potrzebna, no to jest trochę strzelanie na razie, ale... Chcę sprawdzić jeden przedmiot, nie będę sprawdzał przecież wszystkich, bo widzicie, że to kosztuje czas. Jeszcze może się okazać, że i tak nie możesz tego wziąć, bo coś. Nie, no nie wiesz, czy masz to brać, czy nie. Więc dobrze, na razie zostawiam to w takim wypadku, bo nie wiem, co z tym. Tak? Nie widzę to też, no tu można jakiś skarb zabrać, tak? Jak coś będzie kiedyś potrzebne nam gdzieś, to możemy... może być tajne przejście, ale nie musi, tak? No właśnie, więc tu mamy takie elementy charakterystyczne. Możemy wziąć coś z tej gabloty, ale no absolutnie musielibyśmy wiedzieć co, tak? Więc teraz się wrócę w takim wypadku. No dobra, słuchajcie, bo my stąd jakby musimy sobie potem pójść. Czy to już tam się świeci? Nie świeci się, rozumiem, tak? Nie. To ja pójdę zrobić ten fast travel i zobaczymy, czym była ta... Co jeszcze było na tej trzeciej stronie tego posągu, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby tam teraz zajrzeć. Tak, w ogóle jeszcze słuchajcie, jak tutaj jesteśmy przy tej... Rzeczywiście są trzy strony, tak? Więc jakby nie trafiło do mnie tak klarownie ta informacja, że są trzy strony, zrób i od razu Staszek. Mam wrażenie, że to może oznaczać wojownik strzeże. Tak, bo to trochę wygląda, jakby strzegł ich. Wojownik strzeże, wojownik słucha. Tak bym powiedział. Strzec, albo nie wiem.
strzec, pilnować. Jakoś tak, coś bym w tym kierunku poszedł. Nie wiem, czy to mamy gdzieś tutaj. Mamy, widzicie, różne symbole. Ale w sumie to jest ciekawe, bo zwykle one pojawiają się w momencie, kiedy mogę je uzupełnić. Czyli tu mamy różne, zobaczcie, symbole. Może się okazać, że to rzeczywiście nie jest teraz instrument strach. Strach straszny, tak? Wierny, forteca. Tylko tak naprawdę, jeżeli mamy gdzieś klucz to i to, to ja to nie mam tylu symboli, których nie znam. To Bóg Słońca tak naprawdę może być to coś innego tak naprawdę, tak? Więc to trzeba będzie zobaczyć, trzeba będzie to jeszcze wyczuć. Natomiast na razie sobie tutaj, słuchajcie, obrócimy znowu ten kręciołek i zobaczymy, jak wygląda trzecia strona. Bo może ona nam da znowu jakieś możliwości. Bo faktycznie to przegapiłbym, że to ma trzy strony. Więc sobie dynkniemy i mamy kolejną stronę. Co tu mamy? Tu mamy służbę. Wojownik pełni służbę. Okej. Wojownik pełni służbę. Tylko teraz chcę zobaczyć słowo pełnić, jak wygląda. Nosić, posiadać. Wojownik posiada służbę, tylko w tym przypadku, no to jest okej. Pełnić. Wojownik pełni służbę. On niesie, zobaczcie, na swoich barkach coś bardzo charakterystycznego, właśnie służbę, tak? Wojownik pełni służbę. Dobra, obróćmy. O! Wojownik pcha wierny. A, no mamy te trzy rzeczy, nie muszę już obracać, okej. Mamy notatkę z tego zrobioną. Wojownik pcha wiernych. Wojownik strzeże, pilnuje, tak? Tego świętego. Cokolwiek to jest. Anioła. Chociaż w sumie wiecie co? A teraz tak święty Bart go nazwaliśmy, tak? Bo nie mają ten instrument. Ale ci latające to mogą być zupełnie inni. Tamten latający to może być na przykład ten kolega. Tak? Niekoniecznie ten. Mamy jeszcze wiernego oczywiście. O! O kurcze! O kurcze! O kurcze, widzicie? I to jest to. To jest moim zdaniem to strzec. Tak? Gdzieś tu zaznaczyłem to przed chwilą. Strzec, pilnować. A to będzie w takim wypadku ten. A to będzie ten wierny. Haha! No dobra, tutaj perfekcyjnie. Zaraz zobaczymy, jak to są nazwy. Chronić, bronić, proszę bardzo. Strzec, pilnować, chronić, bronić, dobra. Wybraniec i nieczysty. Okej. Okay. Nieczysty, czyli w sumie, nie wiem, ateista w tym przypadku religijnym albo po prostu poganin, nie? Myślę, że to w kim kierunku idzie. W każdym razie nieczysty. Tak nazywają. To są ci sami, którzy wierni nazywają ich ludźmi. To są po prostu ludzie. A oni ich nazywają nieczystymi. I tutaj mamy wybrańca. Wybraniec. Wybraniec. Jedna, jedyna osoba w takim wypadku. No dobra, czyli co byśmy się dowiedzieli? Że mamy tak naprawdę wojownik odpycha nieczystych. Czyli trzyma ich z daleka, dlatego nie pozwala im wejść do wieży. Tu mamy wojownik broni wybrańców. A mamy liczbę mnogą. Ha, nie ma tu liczby mnogiej, to nie jest wybrańców. Chociaż już wybrańca. Wojownik pełni służbę. No dobra. To już coś więcej wiemy. To już coś więcej wiemy. Wydaje mi się, że to będzie pasować w takim razie tutaj. Ale jeszcze nie wiem, które z tych rzeczy to skarb. Pewnie to. A nawet nie. Nie chcę strzelać. Powiem szczerze, że nie chcę strzelać. Ale tu mi na razie jedyne, co pasuje. No mamy. To musi być już dostępne z tych rzeczy, tak? Więc mógłbym... Bóg Słońce... No nie. Na razie zostawię, zobaczymy, czy z kontekstu nam lepiej to jakoś wyjdzie. Dobra. Zaliczyłem to miejsce, więc wracam teraz na biegu jeszcze raz. Ten fast travel moim zdaniem jest słabo umieszczony. To powinny być takie, wiecie, punkty, które są bardzo, bardzo często odwiedzane, żeby łatwo było przemieszczać się pomiędzy tymi hubami. Tutaj jakoś to rozrzucone gdzieś na samym końcu. Biec trzeba mnóstwo czasu. I teraz jeszcze w tym miejscu, gdzie się komunikujemy do wiernych. Tu mamy tak, nieczyści nie przejdą. Wielu nieczystych nie buduje
No i właśnie, czego? Tak? Teraz pytanie czego, bo tutaj to są po prostu wierni, nie budują, wierni nie przejdą. Czy tu mamy wierni, na pewno będzie nie, nie budują, to trzeba zobaczyć, gdzie tu jest w ogóle budować. Nie budują, rozmawiać, iść, przejść, zamykać, pomagać, robić, tworzyć, to może być to? Uwielbiać, lubić. No właśnie, tak naprawdę zobacz, nie ma słowa budować. Ale tutaj mamy słowo robić, tworzyć. No i teraz co nie budują? Kościoła, cmentarza, opactwa, ogrodu. Tam była twierdza też, tak? I to, tego symbolu chyba nie znamy w naszym języku, nie? Co mi najlepsze to, że rzeczywiście... Czekajcie, czy mamy ten symbol? Nie poznaliśmy go jeszcze, zobaczcie. O, widzicie, ale czemu ten symbol w takim przypadku, skoro go tutaj mamy, nie pojawia się na liście? Czy jestem ślepy i może go znamy już? I go nie zauważyłem. Nie, no nie widzę go. Nie mamy go. Takiego tutaj szlaczka. Nie, no nie widzę go. Nie poznaliśmy go, a on jest tutaj. No dobra. To zaryzykuję, bo to zamiast budować, to może być rzeczywiście robić, tworzyć. Tylko teraz co? Skoro nieczyści nie przejdą, nieczyści nie robią, ale no teraz, no dobra. Nie robią, nie tworzą, ale nie czego? Nie tworzą wspólnoty? Może tam kościół? No strzał był oczywiście. Może opactwa, może nie będziemy strzelać w takim wypadku. No zostawimy to na razie, ale trzeba pamiętać, że tutaj trzeba będzie niebawem przebiec przez te wszystkie miejscówki i zobaczyć, co nam się uda tutaj, wiecie, pozamieniać na odpowiednie języki. A to może tutaj zostać w sumie. Już nie jest potrzebne. Wiecie co? Tak, teraz znowu wróciłem tutaj, tak? Bo to był ten symbol. I tak mi się wydaje, że tutaj... Tak, tu żeśmy mieli całe te skomplikowane przejście, żeby tutaj wejść. Moim zdaniem to jest skarbiec. Więc to pasuje mi teraz do tego. Widzicie? To mi teraz pasuje, bo skarby. Skarb. No to może być skarbiec, albo po prostu skarby, nie? To mi też pasuje, czy to teraz przestało pasować, nie? No teraz pytanie brzmi... Teraz co tutaj będzie pasowało? Znaczy to właśnie jest jakiś człowiek, albo... A wiecie co, znaczy to jest krzyk. Więc może... O właśnie, jest! Dobra. Bóg słońce, no właśnie. Okej, czyli tak. Forteca, zgadza się. Skarb, zgadza się. Wezwanie, zew, wołanie. Co na początku myślałem, że to będzie Bóg Słońce, ale oni faktycznie... Wydaje mi się w komentarzach, nie wiem czy to Dariusz pisał, czy ktoś z was w komentarzach, bo sobie tu przeglądałem oczywiście jak zawsze. Chyba właśnie było coś, że czekają na wezwanie, tak? Gdzieś właśnie w tej historii, w jakiejś opowieści. Jak widzieliśmy te posągi. Więc tak naprawdę mamy uzupełnioną teraz całą książkę. Więc jest nieźle, chociaż gdzieś tu... Nie, nie całą, tu mamy jeszcze, tak. Ej, no to tu mamy, zobaczcie, wszystko. Ale teraz, to jest ciekawe, mamy cztery symbole, nie? Mamy książkę, czy książka może pojawić się zanim poznamy symbole? No bo to nie pasuje, tu jest robić, tworzyć. Musimy to zmienić sobie na robić, tworzyć, tak mi się wydaje, że robić, tworzyć to jest. W takim wypadku. Tu mamy jakiś instrument, no to już go daliśmy. Tutaj mamy strach straszny. No i tu mamy coś jeszcze, co wygląda trochę właśnie jak jakiś człowiek. Więc może dostaliśmy to wcześniej, zanim mamy wszystkie symbole, co byłoby ciekawe. Wdwoł mi się zawsze, że dostajemy, kiedy możemy ułożyć. Ale wydaje mi się też, że jak możemy ułożyć, to wtedy nie możemy przejść dalej, jeżeli już mówi, że możesz coś zaliczyć. Dobra, wróćmy do tego dzwonnika, może tam też się coś wyjaśni. Bo właśnie, nazywaliście go dzwonnikiem. Myślę, że to jest całkiem niezła nazwa. O, tutaj to było, tak? Zobaczcie. Wojownicy czekają na wezwanie od wybrańców. Nieczyści czekają na śmierć. Taki był przekaz. Czy tu mamy broń? Tu mamy butelki. A tu mamy kierunek do wybrańców i tam nie mogliśmy przejść, tak? No właśnie. Tak sobie myślę, że ja to mogłem rzeczywiście przyjść później, bo i tak będę chciał iść do wybrańców. Tam tą ścieżką. Tak czy siak. Mogłem zaczekać z zrobieniem tej zagadki później. Na później, ale... To mi pozwoli rozwiązać zagadkę tych symboli prawdopodobnie.
Więc co bym chciał położyć tę butelkę? Też ze skarbu mogę coś ukraść, tylko teraz pytanie, co? O nie, nie mówcie, że mam dwie butelki wziąć. To są dwa miejsca na butelkę, prawda? No, a widzicie, tu jest. Tak? Czyli ten ktoś uwielbia butelki. No to teraz ja mogę go nazwać na razie dzwonnikiem, żebym wiedział, że kojarzy mi się to z tym dzwonnikiem, który tu siedzi. Ale to teraz dziwne, bo... Ziomek, dostałeś butelkę... Ale i nie widzę opcji, że trzeba tę butelkę, słuchajcie... postawić drugą. Dzwonnik, tak go nazwałem na razie, tak? No i co teraz? Dałem butelkę. Wydawało mi się, że może pozwoli mi to wejść do środka. Bo tu mamy dosłownie te same cztery symbole, które widzieliśmy wcześniej. Tak? Nie znamy melodii nadal. Choć na upartego mógłbym, ale nie wiem, czy to ma sens. Na upartego... Nie, bo to nie ma znaczenia, co ile ma barw, co ile ma kropek, bo pamiętacie, że to był układ gwiezdny, tak? A tu tak naprawdę musimy zagrać melodię. Wiedzieć, którą my, na przykład klucz, statek, harfa, harfa, waga, tak? I to będzie wtedy melodia, składająca się z pięciu dźwięków. Nie znamy absolutnie tego. Więc co, a może wyjdę i wrócę z lokacji? To na przykład wyjdę, wiecie, mam taki pomysł, wyjdę, zobaczę, że nikogo nie ma i pójdzie po tę flaszkę teraz. O tak! O tak! O tak! Dobra, dobra, dobra. Dobrze to wymyślone. Miecz. Mamy księgę. Właśnie, możemy zobaczyć po prostu, jaki jest dźwięk tu do zrobienia. Oż w mordę. Wezwanie do służby. Tu mamy milion symboli. Łeeees! Matko boska. No dobra, że tak, wezwanie do służby. Coś tam, coś tam, coś tam, instrument, coś tam. Tu mamy zew. Wezwanie do służby. A tu mamy wezwanie z takim trójkątem. Jeszcze nie wiemy do czego. Tak, wezwanie do służby, wezwanie do czegoś i wezwanie od wybrańców. I wiecie co? Jedno jest pewne. Te symbole, tak? Te symbole tu na dole to są piosenki. Można różne piosenki odpalić. Więc jak się dowiemy, który symbol jest który, to już jest super. Więc ja bym powiedział, że tak, na oko, to jest klucz. Żagiel mi się kojarzy ze statkiem. A waga mi się kojarzy z tym. O! Wiecie co? Ale to też jest ciekawe, bo to wygląda trochę jak, nie? Zaznaczyłem, że to jest instrument, ale to wygląda w sumie jak łódka. Teraz tak myślę. Czemu ja zaznaczyłem to jako instrument? W którym momencie ten instrument zaczął mi tutaj grać? I pasować? Może to był błędny układ tego, tak? Może to jednak nie tu. Czyli na przykład można by powiedzieć, że to jest, przepraszam, że to jest łódka. To w takim wypadku instrumentem może być co? Ta harfa. Które według was wygląda jak harfa? No właśnie, to jest taka zabawa. Bo tak naprawdę, jakbym tutaj zobaczył, czekajcie, gdzieś są, tu są cztery te symbole. O dobra, to jedno jest pewne, słuchajcie, to w ogóle mamy tu jeszcze podpowiedź. Tu są te rzeczy, które są ważne. Czyli ten nie ma prawa bytu, jeżeli ten się będzie zgadzał, to mamy taki, taki, może taki to jest łódka. Nie jest. Potem też zobaczcie, że to nie jest waga. Tu mamy te cztery symbole. Więc klucz moim zdaniem się zgadza na pewno. Zatem musimy zdecydować, które są tutaj. Nie wiem, czy to się da dowiedzieć z gry. Może się da. Ale skoro jesteśmy tutaj, to możemy sobie to metodą eliminacji ułożyć. A to może być łódka. To mi pasuje na łódkę. Czemu ja nie mam pojęcia też, skąd mi ten instrument tutaj wszedł. Możemy zamienić to miejscami i dać to tutaj. I jest. Dobra, czyli to był jednak instrument. To jest łódka. A to jest równowaga. Równowaga, statek, instrument, klucz. Dobra. No myślę, że to jest spoko. Wezwanie do służby, wezwanie do czegoś innego. Chociaż no właśnie, ten, no tak, bo ten symbol... Zapomniałem zwrócić uwagę, że to są te symbole, ale już naprawiłem swój błąd.
To wygląda trochę jak wschodzące słońce. To nie wiem, co to może być. Wezwanie do płynięcia? Wezwanie do służby? Czy to się zapisze mi? Czy co? Byłem przekonany, że to mi się zapisze w mojej księdze. Może jak wyjdę, to się zapisze. Zobaczmy. Nie, no byłoby bez sensu. Naprawdę każesz mi zapamiętywać to? Zwykle wszystko mi się ładnie notowało. Dobra, wiecie co? To się mi zanotuje, jeżeli ja będę wiedział, co to są za słowa pewnie. Wtedy będzie mi się to chciało zanotować. Wezwanie do służby. Klucz, statek, równowaga, instrument, statek. Zapamiętamy to? Tak, żebym nie musiał tego? Dobra, zobaczmy. Zagrajmy jedną z nut i zobaczymy, co się stanie. Czyli klucz, statek, równowaga, instrument, statek. 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 Klucz, statek, instrument, równowaga. Klucz, statek, instrument, równowaga, statek. I teraz cholera wie, czy dobrze zapamiętałem. Klucz, statek, instrument, równowaga, statek, tak? Tak mówiłem przez ten cały czas? Nie wiem. Bez notatek lecę. Notatka głosowa. Nawet jeśli dobrze to zapamiętałem, to może to jeszcze coś oznaczać? To może oznaczać, że jeszcze po prostu jest za wcześnie, żebym mógł to odpalić w takim wypadku. No bo muszę też wiedzieć, do czego mam zrobić wezwanie, tak? Dopóki się nie zatnę, to zostawiam to w spokoju. Znaczy, wiecie co, no, wydaje mi się, że wezwanie do wiernych, gdybym odpalił, to może mógłbym już do wiernych pójść. Takie mam przeczucie, że może to by otworzyło mi drogę. Ale tu mam jeszcze rzeczy do zwiedzenia, więc idę na początku je zrobić, bo mamy jeszcze jedną taką lokację w tym miejscu, którą mam niezrobioną. Jak może pamiętacie, to była ta ścieżka. Co nie, jeszcze może coś dowiemy się. Jeszcze raz zobaczmy, co mówi. Wojownicy czekają na wezwania od wybrańców, nieczyści czekają na śmierć. Dzwonnik czeka butelka. Tak. Dzwonnika czeka butelka, albo dzwonnik czeka na butelkę. O, to jest to miejsce, do którego nie poszedłem wtedy, bo zawróciłem. No. Ale wiecie co, z chęcią bym jeszcze w sumie wrócił do... Nie wiem, czy to nie jest kolejna część. Zresztą tak, obserwatorium, o to może być miejsce z tymi naukowcami. Znaczy, mam jeszcze tu kastę naukowców chyba. Z tego wynika, może dowiemy się czegoś ciekawego tutaj już. O! O kurczę. No dobra, zobaczmy. Mamy skarb. Pieczęć skarbca. I to tyle? Okej. No na to wychodzi. Nic więcej się tu nie da zrobić. Mamy tylko pieczęć. Coś jest narysowane. Widzicie? Zobaczcie, jaki to jest obiekt. To jest ten, który mi przykuł moją uwagę. Widzicie? Ze skarbca. Jest pieczęć skarbca i ten, dokładnie ten obiekt przykuł moją uwagę. Dokładnie on. To byłby piękny medium blast, gdyby się okazało, że on jest no i zobaczcie. No i widać coś. Dobra. Ja po prostu, słuchajcie, dokonałem objawienia miałem, tak? To jest piękna rzecz, że właśnie ten obiekt, który jest potrzebny, miałem go w ręku. Dobrze go wybrałem. I kurczę, wszystko powinno zadziałać jak należy. Ale niestety trzeba na początku nauczyć bohatera, co mu potrzeba. Gwiazdozbiór. No i też zobaczcie, że w sumie jak będziemy szukać tych gwiazd, albo dobierzemy coś do tych gwiazd, to może trzeba będzie pamiętać, który symbol miał, znaczy ta waga miała inny symbol na tych, na gwiazdach i tak dalej. Miało swój gwiazdozbiór, wszystko. No i to rzeczywiście może być słońce. O. Dobra, to mi wygląda jak słońce, nie, jednak. To wygląda jak... No bo co, wokół słońca krąży na przykład nasza planeta, a to może być księżyc. Mogę zaryzykować, że to jest księżyc i to, że to jest słońce. I teraz może być tak, że jest pieśń słońca, pieśń księżyca, pieśń do wybrańców i pieśń jeszcze jakaś tam była, nie? O, proszę bardzo. O, no i może mam rzeczywiście rację. Słońce, księżyc, dzwonnik, no i pięknie. Słuchajcie, zostały nam 3 glify, abyśmy mogli księżyc, słońce, dzwonik. Pięknie.
Zostały nam 3 glify, żebyśmy mogli poznać cały język tych ziomeczków, więc udaję się teraz do skarbca po dosłownie tę samą rzecz. Można było to jednak zajrzeć, ale wydawało mi się, wiecie, że to jest takie duże, że to wyjdzie mi do zupełnie innego hubu, wielkiej lokacji, a to się okazało, że to doszło do plenerówki i tyle. Ale dobra, lecę po ten obiekt, który i tak zmacałem już wcześniej. I co, weźmiesz go? Teraz go weźmie skubaniec. No kurczę, połączenie gwiazd jakieś tutaj widzę. Nie, to był medium blastik, to był, szanowni państwo, już nie będę rzucał animacji. Jak to zwykle rzucam w takich sytuacjach, że coś przewiduję absolutnie. Bo wiecie, ja lubię mieć, żeby ta animacja była dostosowana do gry też, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Więc w każdym razie odpuścimy sobie, rzucimy sobie smart mode'a albo coś w tym stylu. Odznakę. Również ją wrzuciłem, jeżeli nie zapomniałem wrzucić jej na film, bo to wiecie. Czasami jest tak, że nagrywam i od razu montuję, czasami nagrywam i montuję na przykład masowo pod koniec dnia i różnie bywa, albo na przykład następnego dnia rano. Rzadko, ale zdarza się, więc mogę zapomnieć. Zresztą wy wiecie, jak było. Czy był Staszek Sklerozaszek, czy jednak nie. A tymczasem ja lecę wsadzić odpowiedni obiekt w odpowiednią dziurkę. Widzieliście tę piękną magię montażu? Aha, to będzie trzeba kliknąć na przykład tutaj, które teraz kliknąć tutaj, dobra. Tylko błagam, nie każ mi zapamiętywać, ziomek. Nie każ mi pamiętać tych gwiazdozbiorów, bo cię trzepnę. Może coś innego wyjdzie. O, pieruny. Aha! Okej. Okay. Może wyprzedziliśmy zagadkę, co? Tak mi się wydaje, że wyprzedziliśmy zagadkę troszkę. Bo tak naprawdę znamy te symbole już, nie? Tak, już wiemy, gdzie one tam były. Tutaj. Tutaj, tak? To są te symbole? Na to wychodzi. Tylko teraz tak, tu nie ma żadnej sugestii. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Próbuję sobie coś tutaj... Wiecie co? A może faktycznie? Dobra. Wiecie co? Bo mam takie przeczucie... Dobra. Okej. Okay. Jasne. Okej. Okay. Zauważyłem teraz dopiero to. Trochę mi to zajęło, ale słuchajcie, czasami trzeba troszkę dłużej pomyśleć, żeby zrozumieć, jaki tutaj... Dobra, zatrybiło. Jeśli wpadliście na to wcześniej, to piąteczka dla was, ja dopiero zajarzyłem to teraz. Te gwiazdy, te kropki sugerują, jaki to ma być symbol. Ja to nie musiałem zgadywać, oczywiście no, metodą eliminacji, tak, co najbardziej mi przypominało dany element też, ale zobaczcie, że dokładnie jak narysujemy kreski tutaj i tutaj, to powstaje ten symbol. Tutaj... Z samych kropek nie wiadomo. Myśmy tak naprawdę rzeczywiście tutaj mamy ten gwiazdozbiór. One są oznaczone, te kropki. Jakby ja kompletnie je odrzuciłem. Nie widziałem ich, nie patrzyłem na nie w ogóle, jak tutaj układałem te symbole. A przecież tutaj te gwiazdy są zaznaczone tak, jak żeśmy widzieli tam te gwiazdy, więc wszystko jest. Wszystko jest, tylko że no, równowaga i tak dalej. Klucz też tutaj idzie tak, tak, tak. I tutaj dwa kreska tu i kreska tu. Wszystko się zgadza. Te gwiazdy też sugerowały, jak można by poprowadzić te kreski. A tu mamy podpowiedź do tego. Czyli tak naprawdę zrobiłem zagadkę troszkę w inny sposób niż... O, teraz to mnie cmoknij, ziomek. Teraz to mi to już niepotrzebne. Ale mimo wszystko, strach straszny robić, tworzyć. Dobra, jeszcze jednego symbolu nam brakuje, to jest ciekawe. Ale chyba w dobrej kolejności je odwiedzamy, bo brakuje nam jednego ostatniego, chyba że to się dodaje samoczynnie. Więc tak, tutaj były po prostu podpowiedzi do zagadki, które żeśmy już rozwalili bez tego. Można było nawet olać te lokacje, a może nie, bo może nie da się olewać, bo nie odpaliłyby się książki odpowiednie. Więc jedyne, co chyba mi pozostało, wiecie, to ja nie jestem w stanie spamiętać wszystkiego tak w dużym szczególe, ale pójdę teraz do tego dzwonnika i odpalimy piosenkę, jako ten melodię przywołującą wiernych, czy coś. A może odpalimy wszystkie 4, no, zobaczymy. Znaczy na pewno teraz zrobimy pewien level up, bo teraz będziemy mogli, już znamy te symbole, mamy zew słońca, zew księżyca i wezwanie od wybrańców. I wezwanie do służby, tak? Więc jak znamy te wszystkie piosenki teraz, to teraz może się zapiszą mi w księdze. No weź je zapisz, no ziomek, wszystko notujesz, tego nie notujesz. Zobaczymy, wejdę jeszcze raz, wejdę.
Zwykle notował, tak? Dzwonik uwielbia butelkę. Się z niego nabijają. Dobra, wygląda na to, że jednak ni cholery, będę musiał to sobie zapisać i zagramy wszystkich, zobaczymy co się stanie. Dobra, zaczynamy teraz, czy się tu rypnąłem. Mam napisane tak, klucz, statek, równowaga, klucz, statek, równowaga, instrument, statek. Dobra, czyli pomyliłem tutaj kolejność taką. Te dwa zamieniłem, źle zapamiętałem tutaj. Więc zobaczmy teraz, jak zagramy, to jest zew służby. Zew służby powoduje to samo. Nawet jak dobrze zagraliśmy, dobrze ułożyliśmy, to nie do końca to znaczy. Czyli rzeczywiście trzeba po prostu odpowiednią rzecz. No wydaje mi się, że chodzi o ten wezwanie od wybrańców, a nie wszyscy by tam pójdą, może będzie coś. Więc żeby od wybrańców od razu pójść, to mamy równowagę, instrument, klucz, statek i znowu klucz. Cyk. Ło, muzyka duża jest. To gra. No dobra, chciałem zobaczyć, co tu się dzieje, ale rozegraliśmy wszystko. Więc jakby nawet dzwonnik może spadł z wrażenia z dachu. Nie, wszyscy gdzieś biegną. Ale to ciekawe, bo nie w kierunku, w którym chciałbym, żeby biegli. Patrzcie, niektórzy są, mają czerwone nawet wręcz. Tutaj takie hełmy. No ja biegnę do wybrańców, bo może o to chodzi. A i tutaj mamy też historię, tak? Czyli mamy wojownik nosi broń. Tak, tu mieliśmy. Zobaczmy jeszcze raz to, co tutaj się dowiedzieliśmy, bo tu mamy nową rzecz. Tak, tutaj mamy wojownik nie... Nie strach, straszny śmierć. Nie boi się śmierci. Tak, w tym znaczeniu. Wojownik nie boi się śmierci i mamy również wybraniec nosi instrument. Po prostu. O, i nie ma ich. No dobra, zostali wezwani, niech sobie tam biegną. A my wchodzimy tutaj. Oh yes! No i proszę bardzo. Strach straszny. Robić, tworzyć, ale zobaczcie, robić, tworzyć, nie, ale jednocześnie budować. Może jednak to pierwszy strzał z tym budowaniem. Tam oni mieli robić, tworzyć w swoim języku, ale tutaj oni mają budować. No i to jest muzyka. Brakuje nam jeszcze jednego słowa. Instrument. Instrument robi muzykę. Takie, czyli to było słowo muzyka. No proszę, to było słowo muzyka. Udało ci się odszyfrować język wojowników. I am awesome. I am totally awesome. Instrument tworzy muzykę, dobra. Robić, tworzyć jednak. Okej, okay, ale widać, że widzicie, mi wszystko widać to budowanie. Mamy muzykę i mamy bać się strach, czyli wszystko jasne. Nie boi się śmierci. Tak jest. Jedynym elementem interaktywnym jest teraz to, z tego co tu widzę, więc to jest jakiś wielki młyn. Rozumiem, że teraz pojedziemy w górę tej wieży, żeby dostać się do... Czy teraz będziemy uczyć się języka wybrańców? Ło, jak tu ładnie! Reach the garden! Wybrańcy to mają tu ładnie! O kurcze! No, podoba mi się to miejsce. Słuchajcie, ale żeby nie robić, żeby po prostu mieć w pełni nabrać smaku na tę wycieczkę teraz, słuchajcie, zanim tam wejdę, zrobimy to już w kolejnym odcinku, tak? Tu mamy jakieś przejścia, wejścia. O dobra, zajawimy się chociaż kawałkiem, niech będzie. Zróbmy jeszcze tutaj jedno przejście. I mamy nowy język, zobaczmy chociaż jak on wygląda. I pierwszy rzut oka na język. I proszę bardzo, ło! Powiem szczerze, to jest tak troszkę jakby inspirowane trochę hebrajskim, nie? Tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Wybrańcy przechodzą, wojownicy nie przechodzą.
Okej, okay, czyli nie wolno przejść tu wojownikom. Zobaczę, teraz wybrańcy, no to jest znowu strefa, gdzie mogą żyć wybrańcy, ale nie wolno przechodzić wojownikom. No i mamy zupełnie nowe. Wybrańcy są pokazanie troszkę jak jakieś takie, ojej. No to mi się kurczę kojarzy właśnie z hebrajskim, no, językiem. Troszeczkę. Ładny jest. Bardzo ładny jest. Wybrańcy są traktowani jako tacy, jakieś potworki. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Czy jesteśmy w stanie jakoś się nauczyć? Wybrańcy. Okej. Okay. Wojownicy. Wybrańcy przechodzą. No i teraz... Ciekawe jest to, zobaczcie, że tutaj mamy kreskę na początku i na końcu w zdaniu wojownicy nie przechodzą. Więc powiedziałbym tak. Kropeczka oznacza wielu pewnie teraz. Tak mi się wydaje. Chociaż... Nie, to można oznaczać może wielu nadal. Wiele, tak? Tak jak tutaj wiele. I tu mamy faktycznie wybrańca. I przy... O! O kurczę. Mamy też coś takiego. O, to może być ciekawe. Tu mam też taką kreseczkę. I to jest wybrańcy przychod. To ma nas nauczyć trochę, wiecie, gramatyki tego. To tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, to ja też wam zostawię taką zagadeczkę może na dzień dobry. To jest pewnie proste do zrozumienia i proste do wykminienia, ale dobrze byłoby faktycznie coś tutaj sobie pokminić. Bo może właśnie składnia będzie na tyle ciekawa, że trzeba dzisiaj faktycznie nauczyć. Jedyne, co jest na pewno pewne, to to, że ten symbol oznacza wybrańca, tak? A to oznacza wojownika, tak? To by nam pasowało, tak? Wybrańcy przechodzą, a tutaj mamy nie przechodzą. Czyli zobaczcie, tak jakby kreseczki na początku i na końcu mówiły nie. I wręcz trzeba jeszcze jakby zanegować to, co znaczy, że przechodzą i nie przechodzą, tak? Czyli tak naprawdę wychodzi na to, że to może być słowo po prostu iść, iść, przechodzić, w tym przypadku jeszcze zapiszemy sobie tak, a to może znaczy po prostu nie, ale jednocześnie musimy pamiętać, o, a to może być wiele, tak? Po prostu. A, i teraz zobaczmy, jak to się tak. Wybrańcy przechodzą, to mamy wiele wybraniec iść przechodzić i tu mamy wojownicy nie przechodzą i tu mamy nie, wiele wojowników iść przechodzić nie. Tak jakby oni mieli jakby podwójne zaprzeczenie, że jeżeli coś jest nie, to musi mieć kreskę z przodu i z tyłu. Taka jest moja propozycja, czy się z nią zgadzacie, czy nie. Rzućcie swój feedback w komentarzach, a ja tymczasem się z wami pożegnam. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku już wkrótce. Cześć!